przenosimy się do Strasburga, gdzie czeka na nas poseł eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak tam inflacja na zachodzie Europy? O, i nie mieliśmy... Inflacja niestety dotyka... Mamy pana posła. Czy pan mnie słyszy? Inflacja oczywiście dotyka większość państw europejskich i światowych, aczkolwiek inne rządy reagują i działają. Podobnie rzecz się ma z pandemią. Jesteśmy właśnie chyba jedynym krajem w Europie, w którym rząd przyjął pozycję biernego obserwatora, właśnie partyjnego propagandisty i zostawił ludzi samych sobie z problemami, które dotykają nas każdego dnia. Inflacja, pandemia, zgony. To są rzeczy nie do wyobrażenia i niezauważalne w Europie. Ja pracuję każdego dnia tutaj z politykami europejskimi, z ministrami, premierami, którzy właściwie opowiadają każdego dnia, jakie działania podejmują, żeby zabezpieczyć ludzi w tym trudnym czasie. I przykre to jest, ale my w sprawie naszego rządu oprócz słów krytycznych nie mamy wiele do powiedzenia. Ja wczoraj robiłem taki test wśród znajomych, no bo wydawałoby się, że mamy taki trudny okres gospodarczo-finansowy, jeśli chodzi o sytuację państwa. I pytałem znajomych, kto jest ministrem finansów. I większość moich znajomych zdała sobie sprawę z tego, że nie bardzo kojarzy, kto jest ministrem finansów w polskim rządzie. Pan kojarzy? Nie, ja też mam problem z tym nazwiskiem. Wie pan, to jest rząd ludzi kompletnie anonimowych, uległych politycznie, nie podejmujących żadnych decyzji. Trudno dzisiaj wskazać ministra tego rządu, który podejmowałby jakiekolwiek decyzje poprawiające jakość życia ludzi. To jest partyjna propaganda, która się leje od rana do nocy. Wie pan, tu trudno wskazać osoby odpowiedzialne za jakiekolwiek czynności. Ja oczywiście siłą rzeczy najbardziej zajmuję się pandemią i problemami zdrowotnymi. I oglądałem przed chwilą w jednej ze stacji telewizyjnych wywiad z przewodniczącym Komisji Zdrowia. I dawno nie widziałem tak żenującego spektaklu, pokazu polityka bezradnego, uległego politycznie, który nie ma żadnej wiedzy i żadnego zdania w żadnej sprawie. Podobnie rzecz się ma z ministrami tego rządu. Ten rząd niestety jest stricte polityczny. Rząd, który zajmuje się utrzymaniem poparcia społecznego, a nie rządzeniem. I to jest strasznie przykre w tym trudnym czasie. Myśli pan, że Adam Glapiński w nagrodę za swoje działania w walce z inflacją i w ogóle w kontekście dbania o sytuację finansową kraju będzie nadal prezesem NBP? Przedłużą politycy PiS-u, prezydent dokładnie, mu ten mandat? Jestem przekonany, że tak będzie. To są chłopaki z jednej ferajny. Oni wzajemnie mają na siebie haki, wiedzę, informacje sprzed lat. Oni stanowią ekipę, która przyszła do rządu po to, żeby budować swoje własne zaplecze polityczne i finansowe. I jestem przekonany, że Glapiński jest na tyle poukładany w tym środowisku, ma tyle wiedzy o różnych innych politykach, że jego pozycja w mojej ocenie jest niezagrożona, zaś jest pierwszym tym, który do dymisji powinien się podać na równi z ministrem zdrowia. Jak pan myśli, czy zmieni się coś w kwestii szczepień? Bo oczywiście na rząd trudno liczyć, bo było wiele miesięcy, aby przygotować jakieś programy, aby zachęcić Polaków do szczepień. Rząd też nie chce wprowadzać obostrzeń, które by oznaczały dla osób niezaszczepionych na przykład to, że nie mogą wejść do budynków użyteczności publicznej albo mają zacząć obowiązywać paszporty covidowe. Czy myśli pan, że Polacy, ci, którzy jeszcze się nie zaszczepili, pójdą po rozum do głowy, czy już nie ma na to szans? Wie pan, mam nadzieję, że tak będzie, ale kiedy próbuję analizować, dlaczego tak niewiele osób w Polsce się zaszczepiło, przypomnę, mamy 23 miejsce w Europie pod względem liczby zaszczepionych ludzi, to ja nie mam w sobie pretensji do ludzi, którzy mają obawę do szczepienia. Ja uważam, że z tymi ludźmi trzeba rozmawiać, trzeba ich przekonywać, pokazywać wiedzę. Z drugiej strony ci ludzie widzą rząd, który wprowadza z jednej strony obostrzenia, z drugiej strony sam własnoręcznie łamie. Ci ludzie widzieli premiera, który ogłaszał zakaz opuszczania domów czy chodzenia do restauracji. Jednocześnie ten sam premier z kolegami w restauracji przebywał. Ludzie widzieli minister Emilewicz, która razem z dziećmi była na stoku narciarskim, a nasze dzieci, miliony dzieci, były zamknięte w domach. Ludzie słyszą prezydenta, który mówi o tym, że on bardzo nie lubi, kiedy ktoś ze strzykawką igłą manipuluje koło jego ramienia. Wie pan, to są już wypowiedzi tak żenujące,
że jest mi wstyd to komentować, nawet nie jako polityk, tylko jako lekarz, ojciec. Ja mam kłopot z wytłumaczeniem swoim nastoletnim dzieciom, dlaczego rząd zachowuje się w taki sposób, że de facto udaje, że problemu nie ma. Tak na poważnie, zupełnie mówiąc o tym etapie, w którym jesteśmy. Mamy dzisiaj ministra zdrowia, który nie jest w stanie podjąć kompletnie żadnej decyzji. On nie ma absolutnie żadnej siły politycznej. On nie jest w stanie wydać samodzielnie rozporządzenia. Więc warunkiem jakby zmiany postępowania z pandemią, warunkiem przystąpienia do ratowania ludzi jest natychmiastowa dymisja ministra zdrowia, bo ja nie wiem, jak ten człowiek może patrzeć sobie w oczy w lustrze każdego dnia, kiedy umiera dziennie po kilkaset osób, kilkadziesiąt tysięcy ludzi zakaża się dziennie. Mamy rekordy zgonów i to są rekordy w liczbach bezwzględnych. My mamy więcej zgonów w ostatnich dniach niż miały na przykład Stany Zjednoczone. I nie przeliczamy tego na milion mieszkańców. Mówimy o liczbie bezwzględnych zgonów. To jest jakiś absolutnie czarny czas dla Polski i mam wrażenie, że minister zdrowia kiedyś będzie musiał odpowiedzieć przed sądem razem z premierem w sprawie takiej, że unikali podejmowania decyzji, które chroniłyby życie i zdrowie ludzi. Na to są paragrafy. Wczoraj w związku z 40. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce wieczorem była przeprowadzona taka akcja Światło Wolności. Prezydent Duda na placu Piłsudskiego złożył zapalony znicz. Z tych zniczy tam ułożono krzyż. Zachęcano wszystkich obywateli, aby w swoich oknach właśnie wieczorem zapalili świeczkę, upamiętniając ofiary stanu wojennego. Może, panie pośle, byłoby dobrze, gdyby opozycja zorganizowała akcję zapalenia świeczek upamiętniających 88 508 osób, które zmarły, to dane z wczoraj, na COVID-19 w Polsce. 88 508 osób od początku pandemii nie żyje, bo zmarli zakażeni COVID-19. Może trzeba by było zorganizować, żeby opozycja cała się skrzyknęła i upamiętniła te osoby, zorganizować wielką demonstrację właśnie ze zniczami, aby w jakimś miejscu w Warszawie ustawić te 88 ponad już tysięcy świeczek zniczów i może to przemówi do tych, którzy wciąż się nie zaszczepili i do tych, którzy w ogóle uważają, że pandemii nie ma. No, może to jest i dobry pomysł. My w sobotę na konwencji krajowej, na konwencji krajowej Platformy Obywatelskiej uczciliśmy pamięć osób, które zmarły z powodu COVID-u, ale chciałbym sprostować informacje, które pan przekazał, bo pan mówi o oficjalnych danych przekazywanych przez rząd odnośnie liczby zgonów. Jeśli porozmawiamy z ekspertami, a ja z nimi rozmawiam właściwie każdego dnia, to szacowana liczba zgonów związanych z COVID sięga 140-150 tysięcy osób. Proszę pamiętać o tym, że rząd nie podjął kluczowej decyzji w czasie walki z pandemią, właśnie trudno nazwać walką, w czasie obserwacji przez rząd pandemii, o stworzeniu sieci białych szpitali. Każdego dnia słyszymy dramatyczne wezwania ze strony pacjentów w szpitali na temat ludzi, którzy z powodu COVID-u nie mogą leczyć swoich innych chorób. Myślę tutaj przede wszystkim o raku. Umierają ludzie na zawał, na udary, na raka, bo nie mogą dostać się do szpitala, bo szpitale są zapełnione ludźmi, którzy mają COVID, patrz dalej, ludźmi, którzy de facto się nie zaszczepili. W związku z tym oczywiście zapalanie świeczek jak najbardziej, ale tak naprawdę dzisiaj powinniśmy wszyscy w sposób niezwykle zdecydowany oczekiwać od ministra, premiera podjęcia decyzji, takich jak te wskazywane przez Radę Medyczną, czyli pilne zaszczepienie całego personelu szpitali. Nie myślę tutaj tylko o lekarzach, pielęgniarkach, ratownikach, diagnostach, ale myślę o całym personelu szpitali, włącznie z ludźmi, którzy obsługują technicznie szpital, podają tam jedzenie, sprzątają i tak dalej. Kolejny punkt to pilne zaszczepienie całego personelu szkół. I znowu nie myślę tylko o nauczycielkach i nauczycielach, ale całego personelu. Panów, którzy zajmują się techniką w szkołach, stołówek i tak dalej, i tak dalej. Pilne testowanie dzieci w szkołach, ponieważ dzieci są transmitterem wirusa. Cały świat o tym już dzisiaj doskonale wie. I w Europie dzieci są testowane w szkołach 2-3 razy w tygodniu. U nas nikt na to nie zwraca uwagi. De facto zostaliśmy zostawieni sami sobie z wirusem. Nauczyciele, dyrektorzy szkół, dyrektorzy szpitali. Minister nie ma żadnej siły politycznej, żeby wprowadzić jakiekolwiek rozwiązania. Czekam dzisiaj na to rozporządzenie, które ma się pojawić w sprawie paszportów covidowych. Jestem przekonany, że będzie to kolejna wydmuszka. Wie pan, jeżeli jedyną radą ministra na szalejącą czwartą falę pandemii jest to, że on zabrania, ogranicza liczbę osób, które mogą uczestniczyć w komunii w grudniu, to wie pan, to jest tak żenujący spektakl, że to trudno o tym rozmawiać w sposób merytoryczny. Jeśli minister mówi o tym, że ogranicza liczbę osób w restauracjach do 30%, to nie daje żadnych narzędzi,
narzędzi właścicielowi restauracji do sprawdzenia tego, kto jest zaszczepiony, kto nie, to jest to po prostu puste, wydmuszkowe prawo, które nie jest po prostu stosowane. Z drugiej strony liczba wyszczepionych osób. Mamy regiony w kraju, w których obecność ministra zdrowia, premiera, rządzących, pomocy szkół w tym wszystkim, bo szkoły też deklarują, dyrektorzy szkół, nauczyciele, że chcieliby pomóc w tym zaszczepieniu. Przecież mogliby zaprosić rodziców dzieci niezaszczepionych, porozmawiać z nimi, przekonać, przekazać wiedzę. Ale nie mogą tego zrobić, bo nie wiedzą, które dziecko jest zaszczepione, które nie. Możemy narzekać, możemy wytykać rządowi, że robi niewiele albo czasami nie robi nic. Natomiast, bo mówi pan, trzeba domagać się od ministra zdrowia, ale wy jako politycy opozycji domagacie się od miesięcy. Wielu dziennikarzy pokazuje, jak zła jest sytuacja, jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, jak ta pandemia demoluje system, polski system ochrony zdrowia. I nic się nie dzieje. Ja dlatego pytam o tę manifestację, bo pan trochę to zbagatelizował, ale moim zdaniem zapalenie choćby tych świeczek, czy też przyjście ze zniczem, na przykład na Miodową, przed Ministerstwo Zdrowia, gdzie jest siedziba w Warszawie, gdzie urzęduje minister zdrowia, może to by przemówiło i do rządzących, i do tych, którzy może nie wyobrażają sobie, co oznacza 88 508 osób według oficjalnych statystyk. Może naprawdę potrzebny jest taki gest, który przemówi obrazem. Wie pan, ja nie wykluczam, ja się z panem zgadzam. Ja uważam, że tego typu manifestacje oczywiście są potrzebne. Pewnie należałoby to zrobić, ale jednak zaprosił pan mnie dzisiaj do studia. Ja jestem jednak lekarzem i patrzę na to w sposób niezwykle realny. Ja się z panem zgadzam. To jest potrzebne i sam chętnie wezmę w tym udział, czy wezmę udział w organizacji tego typu wydarzenia. Ale wie pan, we mnie się gotuje, bo mam wiedzę i wiem, jak funkcjonuje Ministerstwo Zdrowia. Ja wiem, że minister zdrowia może dzisiaj wydać rozporządzenie. Po prostu je wydać. Urzędnicy je przygotują, minister je podpisze, w którym wyda w rozporządzeniu polecenie zaszczepienia się określonych grup społecznych. Minister ma takie narzędzia dzisiaj. I ja też byłem ministrem zdrowia. Też miałem różne sytuacje krytyczne, kryzysowe. Ale minister jest od tego, żeby rządzić. A ten minister de facto jest ministrem upadłym. To jest minister, który patrzy biernie, niemo na śmierć ludzi. I ja dzisiaj oczekuję od ministra, jako były minister zdrowia, że w końcu zacznie być ministrem. Wystarczy napisać rozporządzenie, w którym zobowiąże określone grupy społeczne do zaszczepienia, w którym opisze sposób korzystania z paszportu covidowego. Wie pan, ja jestem dzisiaj w Strasburgu. Mamy sesję plenarną parlamentu. Już nie chcę mówić o tym, że do parlamentu nie można wejść bez paszportu, że co trzy kroki jest sprawdzana temperatura, testy. Tutaj we Francji nie można wejść de facto już nigdzie bez paszportu covidowego. Po prostu wszyscy to wiedzą i wszyscy się do tego stosują. Jednocześnie słucham rządzących, którzy mówią o tym, że nie będą wprowadzali tego przepisu, bo ktoś będzie fałszował paszporty covidowe, czy będzie fałszował dowody szczepień. Wie pan, to jest argumentacja jakaś przedszkolna, to jest jakaś propaganda kompletna. Ludzie umierają każdego dnia. W moim otoczeniu każdego dnia, mam bardzo dużo przyjaciół, znajomych, koleżanek i kolegów, każdego dnia słyszę, że ktoś odszedł z powodu COVID-u, z powodu późno rozpoznanego raka, udaru czy zawału. Każdego dnia. I dzisiaj minister zdrowia de facto biernie się temu przygląda. Ja oczekuję jego dymisji. Ale dymisji przecież nie będzie. Dobrze pan o tym wie. Poza tym w rządzie nie ma zgody. Rząd się kłóci wewnętrznie. Minister zdrowia mówi o tym, że obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli, a minister Czarnek mówi, nie, jemu się ten pomysł nie podoba, on jest sceptyczny, dając jasno do zrozumienia, że nie optuje za takim rozwiązaniem. Więc w samym rządzie są podziały. Wiceminister sprawiedliwości chce leczenia amantadyną. Wypisuje pisma do ministra zdrowia Niedzielskiego w tej kwestii. Więc no, chyba pan nie oczekuje, że nagle coś się wydarzy po pana myśli w tej kwestii. Panie redaktorze, właśnie oczekuję. To jest rząd upadłych marionetek powiązanych sznurkami, których końcowy sznurek trzyma w ręku Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki i minister Niedzielski są odpowiedzialni wprost. Są odpowiedzialni wprost za tysiące zgonów w Polsce, ze swoją bezczynność, bezradność, polityczną uległość. I nie będę biernie się temu przyglądał i będę mówił twardo. Tak, oczekuję dymisji ministra zdrowia, ponieważ nie podejmuje żadnych działań w celu ratowania życia ludzi. To jest konstytucyjny obowiązek ministra zdrowia. Ratowanie ludzi to jest takie trudne i takie proste jednocześnie. Minister zdrowia jest powołany do tego, żeby ratować ludzi.
a ten minister ratuje swój stołek. On się przykleił do swojego fotela i trwa, a ludzie umierają. W związku z tym oczekuję od ministra Niedzielskiego, że po prostu zwyczajnie poda się do dymisji, bo to jest najwyższy czas, bo ludzie umierają. No zobaczymy, czy minister Niedzielski posłucha, bo ja obstawiam, że nie posłucha. Panie pośle, Polska nie otrzyma 22 miliardów złotych zaliczki z Europejskiego Funduszu Odbudowy, donosi Gazeta Wyborcza dzisiaj. Co w Parlamencie Europejskim się o tym mówi? Ta decyzja de facto jakby jest już publiczna. Europa de facto chyba już powoli machnęła ręką na Polskę, ponieważ Polska jest z Węgrami, są jedynymi państwami w Europie, w której w dobie pandemii śmierci tysięcy, dziesiątek tysięcy ludzi de facto zajmuje się polityką. Wystarczy dostosować się do zaleceń Komisji Europejskiej, wykonać kilka prostych decyzji i miliardy złotych pomogłyby walczyć z pandemią. Tutaj w Parlamencie Europejskim inni ministrowie zdrowia z innych państw, politycy, premierzy mówią wprost. Dotyka nas największa tragedia cywilizacyjna w ostatnich latach, jaka mogła nas dotknąć. Zamknięto granice, upadły gospodarki, upadły firmy, ludzie stracili pracę, ludzie zmarli. W związku z tym Europa stanęła na wysokości zadania. Przeznaczyła miliardy euro na ratowanie zdrowia, życia ludzi i ratowanie gospodarek państw. I Polska w ramach wojenki toczonej przez ministra Ziobrę, który szantażuje dzisiaj rząd, tych pieniędzy nie ma. I te miliardy złotych mogłyby być zostać przeznaczone na wspomożenie szpitali, na zwiększenie płac lekarzy, pielęgniarek, diagnostów, ratowników, na doposażenie karetek czy pomoc firmom, które upadły. Tych pieniędzy nie ma, bo te pieniądze blokuje minister Ziobro. I rzeczy trzeba nazywać po imieniu. Morawiecki jest bezradny wobec Ziobro. Kaczyński, trzęsąc się utratę władzy i ze strachu przed konsekwencjami decyzji, które podejmował, mówiąc wprost, konsekwencjami karnymi, boi się podjąć jakiekolwiek decyzje i ten rząd trwa w tej magmie, a ludzie umierają. Jak rozumiem, przynajmniej część obozu rządzącego liczy na to, że Bruksela ustąpi. Według pana jest na to jakakolwiek szansa, żeby te pieniądze... No bo jeśli nie dostaniemy ich do końca grudnia tego roku, to prawdopodobnie dostaniemy tę zaliczkę, te 22 miliardy złotych, dopiero na jesieni przyszłego roku. A czy jest w ogóle jakakolwiek według pana opcja, że jeśli nie teraz w grudniu, to na przykład styczeń, luty, czy to wchodzi w ogóle w rachubę? Panie redaktorze, warunki dofinansowania dla Polski zostały jasno przedstawione. Jeśli się jest we wspólnocie, to się przestrzega zasad wspólnotowości. To nie my, to nie opozycja zapowiadała, że przedstawi ustawę o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, tylko to mówili rządzący. Więc gdzie ta ustawa jest? Jeśli ta ustawa by była, pieniądze do Polski by przypłynęły i można by rozpocząć proces ratowania ludzi. Nie ma tej ustawy, bo nie przygotowuje jej minister Ziobro. Nie przygotowuje jej dlatego, że premier nie ma żadnej siły politycznej, żeby na nim to wymusić. A Jarosław Kaczyński jest otoczony mejzami. On dzisiaj trwa dzięki mejzie. I ta bezradność powoduje to, że tych pieniędzy dla Polski prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie. Unia nie będzie się na nas już oglądała. Unia ratuje swoich obywateli. Ci ludzie tutaj, którzy rządzą Komisją Europejską i strukturami unijnymi, doskonale wiedzą, że ich obowiązkiem jest ratowanie ludzi, a nie oglądanie się wciąż na Ziobrę. Bardzo dziękuję. Bartosz Arłukowicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej ze Strasburga. Nie byłbym sobą, panie redaktorze, jeszcze powiem jedno słowo. Życząc wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, chcę powiedzieć państwu, naszym widzom, jedną rzecz. Żeby zrealizować marzenia świąteczne, o których wszyscy będziemy myśleli przy tym smutnym chyba stole, trzeba przeżyć. Żeby przeżyć, trzeba się zaszczepić. Zaszczepcie się państwo.